Dobry wieczór Polsko, witamy Was dzisiaj już po raz drugi, ale tym razem jesteśmy już w województwie mazowieckim i jesteśmy w miejscowości Tarczyn i jesteśmy u Zdzisława. Ja jestem Aleks, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Zdzisek, ile Ty masz lat? 60 ile? Dwa. Dwa. Najlepsze życzenia, bo przecież miałeś 14 urodziny maja. Lubię tą datę, bo mój syn się tego samego dnia urodził. Tylko jest dużo młodszy od Ciebie, ale też 14 maja. Zdzisław, czy zdajesz sobie sprawę, co jest celem naszego dzisiejszego spotkania? No wiem, głupoty pisałem. Głupoty pisałeś, tak? A co to są u Ciebie głupoty? Jak definiujesz słowo głupoty? No po prostu nie miałem co robić i takie, wiesz, tak, no takie głupoty po prostu. Nie miałeś co robić? A pisałeś, że jesteś policjantem, wystawiasz mandaty, karzesz ludzi. No to właśnie takie głupoty, no. A byłeś policjantem? Nie byłeś. Skąd? No to skąd ci się taka fantazja włącza? Przecież mówisz, masz 62 lata. No bo jeżdżę samochodem, nie? No. I tak wiesz, z nudów, jak pauza jest jakaś czy coś, no to takie, no, po prostu to z nudów było. No, takie bzdury. No. Rozumiem, bzdury. Dobra. No, ale z kim piszesz te głupoty? O, bo to jest jeszcze w zasadzie ważne. Bo to, że piszesz głupoty, no to spoko. To nas akurat najmniej interesuje. Ale problem dotyczy tego, z kim te głupoty piszesz. A z różnymi po prostu. A z kim? Dziewczynami. A te dziewczyny lat mają ile? No w różnym wieku są, no. No, ale mniej więcej. Nie wiem, tam jako... Tak naprawdę to nie wiem, od 13 chyba do... No nie wiem, do... No ile tam... No ale od 13, to już mi zjeżyło włos na głowie. To mi już zjeżyło włos na głowie. A twoja córka ile ma lat? Ja 32. To rosła kobieta, no właśnie. Czyli piszesz do dziewczynek 2,5 razy młodszych od twojej córki. No tak jak mówię, no z ale nudów, dobrze, z nudów. Pisanie z nudów do dziewczynek 2,5 razy młodszych od twojej córki jeszcze grzechem nie jest. Pytanie, co piszesz? Dochodzimy do najlepszych momentów. Piszesz, że jesteś policjantem. Piszesz, że jesteś masażystą innej z dziewczynek. A mówisz, że jesteś kierowcą. No to właśnie, tak jak mówię, takie głupoty piszę. No. A to co ty, Andersen jesteś? Nie wiem, jakiś spokrewniony z braćmi Grimm? Nie wiem, co mi do głowy tego strzeliło. Że no głowa taki... siwa, wiesz co jest takie powiedzenie? No. Głowa siwieje, to kończysz? Tak. No, jak to się kończy? Głowa siwieje? Dupa szaleje, tak? No i tak to jest chyba u Ciebie. Ale to, żeby dupa szalała, to jeszcze... To co, Viagra potrzebna? Właśnie o to chodzi. No powiem Ci, że tak się prezentujesz, że... A czemu ukradłeś komuś tożsamość? Ty się przedstawiasz jako ktoś zupełnie inny. Mężczyzna w wieku lat około 30 na zdjęciach. Czyje to jest zdjęcie? A nie wiem. No to co, zawędziłeś komuś zdjęcie, jego twarz, jego sylwetkę, jego całą postać i wysyłasz to do dzieci, przedstawiając się jako Ty... I robisz to... No bo nie chciałem po prostu siebie pokazywać jako starego dziadka, nie? No to co stary dziadku? Przepraszam, ale tak się sam nazwałeś, więc to nie jest epitet teraz z mojej strony. No nie, ale cóż stary dziadku chciałeś osiągnąć pisząc do 13-latek? No nie wiem, bo to tak, no tak jak mówię, no z nudów. To było tylko z nudów. No. Okej, Zdzichu. No to co z tych nudów pisałeś? No głupoty, no. Okej, ale pamiętasz jakie? Czy nie pamiętasz? Czemu ty chciałeś dzisiaj jechać masować 13-latkę? A gdzie ja bym jechał masować 13-latkę? No przecież tak nalegałeś na adres, żeby tobie podała, bo wiedziałeś, że to jest bardzo blisko twojego miejsca tak zamieszkania. Nie, tak to wiesz, tylko tak pisałem, bo pisałem, no. Ale a cały dzień molestowałeś ją, daj adres, babcia w domu, daj adres. Ja tą rozmowę widziałem na bieżąco cały czas. To dziecko to miałem na swoim tak telefonie. Pisałem, ale to jakbym miał jechać, to bym pojechał, nie? No ja nie wiem. No. Ja nie wiem. Wiem natomiast, ale to wiesz, ale... co pisałeś. No tak, ale to wie. Ja w ogóle tam myślałem gdzieś jechać, no. Ty masz działkę? Taką z warzywami? Nie. A pasjonujesz się ogrodnictwem? Nie. Jeszcze mu pytam? Bo taki cytat z ciebie tutaj mam. A wiesz, że starsze dziewczynki wkładają sobie do sisi i bananka, ogóreczka albo marchewkę? No bo tak wysyłały i tak wiesz. Ale co ci wysyłały? Kiedyś też tak na internet weszłem, to tak patrzyłem jak tam tego, nie? To takie ono, takie... No ale to ty napisałeś. To ty napisałeś. No ja napisałem też, no. Teraz na przykład inny cytat.
Poszukaj swoją szparkę. Ona tak się rozciąga, że można w nią włożyć nawet 3 paluszki naraz. Spróbuj, jak głęboko wejdzie ci paluszek. Siusiak w nią wejdzie spokojnie. A wiesz, jak siusiak jest mały, ma 3 cm długości, a może urosnąć, gdy się go zobaczy, do 20 cm. Tak, taki edukator z ciebie. Kierowca, profesor. Nadzwyczajny. A pamiętasz takie w ogóle teksty? Pamiętam. A powiedz mi, ile takich dzieci jest w twoim telefonie, gdybyśmy teraz do niego zajrzeli, bo nie zaglądaliśmy, bo to jest twoja własność, ale ile takich dzieci jest w twoim telefonie? A ja to kasuję, tak jak tego to... A czemu kasujesz? Boisz się odpowiedzialności? Bo nie chcę tak pisać. No nie chcesz, ale piszesz. I to długo piszesz już. No, i bardzo dobrze się maskujesz, bo znaleźć ciebie nie było tak łatwo. Bo podajesz inną twarz, inną tożsamość, inną miejscowość, bo przecież nie mówisz, że jesteś stąd, przedstawiasz się, jesteś z zupełnie innej miejscowości. Podajesz warszawski adres, fejkowy. Czyli ty jesteś świadomy tego, że popełniasz przestępstwo. Masz tego świadomość? Adres podaję, tylko że... Podałeś adres warszawski. Ja mam twój warszawski adres, który podajesz jednemu z dzieci, że mieszkasz na takim adresie. Wysłałeś potem zdjęcie, tak jak mówię, mężczyzny wieku około lat 30 paru. Czyli z pełną świadomością maskujesz się w sieci, bo masz świadomość tego, że to, co robisz, jest nie tylko naganne etycznie, ale również prawnie. Masz czy nie masz taką świadomość? No, czułem to, że głupio to robię po prostu, no ale jakoś tak mnie to jakoś wkręciło, to takie pisanie i tak przerwa jest, no to kochasz ja sztukę? Tak, tego. Tak. A jakby inny Zdzisław do twojej córki, jak miała 13 lat, by go tak wkręciło, by tak pisał do twojej córki? To ty, poczekaj, mówię, że ona ma 32, tak? No to 20 lat temu, gdyby to było, ty miałeś wtedy 42. Co byś zrobił jako 42-latek? Na pewno bym zareagował. Nie? Jak? No i zgłosił też na policję czy coś. Nie? To co, mamy cię zgłosić na policję? Nie, ja już nie będę pisał, więc... Nie będziesz pisał? Nie. A to się rozchodzimy do domów. Naprawdę już nie będę pisał. Czyli możemy iść do domu. Ja wracam do Bieszczady, reszta załogi wraca tam, skąd jest. To wszystko skasuje i... No ale mówisz, że kasujesz na bieżąco, to chyba za dużo nie masz co kasować. Ale. Powiedz mi, pewnie powiesz, to fantazja. 12-latka dotykała mojego siusiaka. Chciała wiedzieć, jak wygląda i jego dotknąć. Takie przygody kierowcy gdzieś na trasie w Polsce? Nie, tego to nie było. No, ale tak napisałeś. Napisałem, no ale... Aha, znowu fantazja. Tego nie było. Bajkopisarz nam się trafił. To ty taka prawie Szymborska jesteś, taki literat. Nie, oczywiście, no ja wiem, to jest bardzo prestiżowe porównanie do Wisławy Szymborskiej, ale. Panie poeto, jak jesteś sama w domu, to może wpadnę do ciebie, zobaczysz wtedy nagiego chłopaka. Ty też byś się pokazała nago, podaj mi adres. No to mówię tak, że po prostu takie głupoty. Okej, okay. Teraz wyobraź sobie, że ta 12, bo tak akurat była 12-latka i ta 12-latka pisze tobie... Przyjacielu mój 15-letni, ponieważ mówiłeś, że masz 15 lat, chociaż wysłałeś zdjęcie kogoś starszego około 30, ale przedstawiałeś się jako 15-latek. I teraz ta 12-latka, omamiona przez ciebie, przekonana, że rozmawia z kolegą zaledwie 3 lata starszym, sama będąc na początku okresu dojrzewania, więc ciekawa świata i życia i bardzo ufna wobec wszystkich ludzi otaczającej rzeczywistości, podaje tobie adres. I co Zdzisław, lat 62, robi z tym adresem? Ja na pewno, nie, w 100% bym na pewno, albo 200, ja na pewno bym nie pojechał. A udostępniałeś może tym dzieciom pornografię? Zdjęcia, filmy? Coś tam było chyba. Popatrz. Na przykład. No to właśnie mi to wysłała taka jedna. Nie, ale to ty wysłałeś. Tak, ale do mnie to wysłała i ja tak... I chciałeś się podzielić. Taki dobry człowiek taki, jesteś. No... Bozia się dzielić kazała, to Zdzichu się podzielił z dzieckiem 13-letnim, gołą babą z wibratorem, która się masturbuje. Ale tego to już ci chyba dziewczyna nie wysłała. No, to mnie nie skręcisz, że to jest od dziewczyny jakiejś. A to z internetu. I po co wysyłasz dwa zdjęcia nagiego przyrodzenia? Ci powiem, że w dość okazałych rozmiarach, sugerując, że to twoje. Co chciałeś w ten sposób osiągnąć? No głupota. Głupota. Przedtem powiedziałeś, że to była fantazja. I teraz posłuchaj. Ja sobie nawet to na czerwono podkreśliłem. I co z tego, że masz 13 lat? Ja z koleżanką
Jak byłem w trzeciej klasie, to już się całowaliśmy i na golaska często byliśmy. Bawiliśmy się w lekarza. Badałem koleżanki, rozbierały się. Tylko się nie śmiej, a mój kolega wkładał jej szyjkę od butelki w siśkę. Serio, masz takie doświadczenia z młodości? Nie, to... To tak całe życie się niesiesz na fali takich fantazji? Ja jak chcę pan wiedzieć, to jak coś, to zaczynałem, dopiero miałem chyba 24 lata. Mhm. No i co, i na stare lata się tobie zebrało? Nie wiem, to by zebrało. No to takie, no mówię, no kurde, no... Takie Zisek, ale cytat. Jeden cytat mi się twój podoba. Znaczy, no, podoba. No ale powiedzmy. Przyjedziesz do mnie, albo nie, porwę cię do siebie. Albo lepiej nie, bo już bym z paki nie wyszedł za porwanie nieletniej. Nie, to też, ja bym porywał kogoś, no. Wiesz co, no... No nie wiem, czy byś porywał. Nie wiem, czy mogę ci wierzyć, czy mogę ci nie wierzyć, bo... No brzmiałeś wiarygodnie, pomijając to, że tak jak mówię, ukradłeś komuś tożsamość, przedstawiałeś się jako mieszkanie z innego miasta, a nie Tarczyna. Bardzo długo, powiem tobie wprost, na swój sposób możesz być z siebie dumny. Bardzo długo nas zwodziłeś. Dlatego, że tak jak mówię, skrzętnie i bardzo dobrze się ukrywałeś. Nie, żebym ci dał za to medal, ale mówisz, że masz 62 lata, że się nudzisz, a jednak świadomie wiedziałeś, co robisz. I byłeś tym, nie żebym cię chwalił, ale perfekcyjny. Tylko masz problem, bo trafiłeś na nas, a my jesteśmy trochę lepsi. I udało nam się ciebie ostatecznie dzisiaj tutaj namierzyć, chociaż miałeś być gdzieś tam na zakupach w Auchan, a jednak nie daliśmy wiary twojemu kolejnemu kłamstwu. Zdzisław, miałeś kiedyś do czynienia z prawem? Nie. Nie miałeś. 62 lata żyjesz z taką białą kartoteką jak twoje włosy. No i co teraz? Jakaś plama w tej kartotece? Nie. Jakaś refleksja może z twojej strony? Ja już więcej nie będę pisał. No, no ale co myślisz, mam ci uwierzyć, jak ty mnie kłamałeś przez tyle miesięcy? I te inne dzieci kłamałeś przez tyle miesięcy? Nie, no to możecie później mnie sprawdzić. No. A co mam się wprowadzić do ciebie? Spać koło ciebie, żona koło ciebie? Nie, ja już w ogóle skasuję to wszystko. I... No to byłoby najlepsze, ale co złego już narobiłeś, to narobiłeś, bo to sporo złego się niestety narobiło, Zdzichu. Bo tych dzieci jest sporo. Ja tam tych kartek miałem troszeczkę. Spróbuj sobie przypomnieć mniej więcej, tak faktycznie teraz, już tak między nami chłopami. Ile tych dzieciaczków mogło być? A tak na poważnie już teraz. Bez lania wody. Bez bajkopisarstwa. Nie wiem, naprawdę. 5, 10, 15, 20. Może 5, czy... No nie wiem, no. Myślę, że trochę więcej, bo o 5 to ja tam mam już tam jest ponad 5. Nie, no po prostu tak sobie pisałem, no kurde tam. Tak jak na tym Facebooku tam przeglądałem te... Nie pokazywało ci dorosłych kobiet? Same dzieci ci pokazywały, jak przeglądałeś? Nie, no pokazywały. To czemu nie zapisałeś do dorosłej kobiety? Czemu akurat wybór padł na dziecko, jedno, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, a nie na dorosłą kobietę? Nie czułbyś większej satysfakcji, gdyby to dorosła kobieta ci pokazała swoje zdjęcie? To znaczy, ja też i ze starszymi tak opisałem, ale w ogóle się nie spotykałem z nikim. A powiedz mi tak w sekrecie, żona wie, że ze starszymi pisałem? Nie. A co by było, jakby się dowiedziała? Nie chcę. W ogień szopie, jak to się u mnie w górach mówi. Nie chcę myśleć. Nie chcesz myśleć. No ja nie wiem, czy się dowie, czy się nie dowie, to już zależy od ciebie, bo widziała nas, kiedy zaprosiliśmy ciebie do tej rozmowy, więc na pewno za chwileczkę się zapyta, Zdzisław, a cóż to się wydarzyło, któż to był. Więc pewnie ta rozmowa cię nie ominie, tak? No bo jakby nie patrzeć, widziała nasze mundury, widziała jak wyglądamy, więc no nie powie, że to listonosz przyszedł z telegramem, że dostaje spadek po cioci z Ameryki, tylko coś znaczy poważniejszego. No i co jej powiesz? Pomylili się? Po sąsiada przyszli? Nie wiem, co ja wymyślę. Ale powiem ci, że zaskakujesz mnie. Przecież ty masz tak bujną fantazję w wymyślaniu tylu rzeczy, kiedy się opisujesz siebie, swoje fantazje erotyczne. Czego byś to nie robił no, z dzieckiem? No tylko wymyślanie. No, takie. Zdzisław, powiem tobie tak. To, co robiłeś, to jest przestępstwo. Przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Namawianie dzieci do masturbacji, namawianie dzieci do przesyłania tobie intymnych zdjęć, instruowanie je, co i jak mają robić, dążenie do spotkania z dziećmi. To wszystko jest opisane w artykule 200 kodeksu karnego,
i nazywany jest przestępstwem pedofilii. W związku z powyższym, naszym obowiązkiem jako Fundacji CEU Polska było powiadomienie o tym fakcie organów ścigania. Z racji tego, że mamy niezbite dowody na to, że popełniałeś to przestępstwo, zostajesz w tym momencie zatrzymany, a czynności tej dokonają policjanci z posterunku policji w Tarczynie i w tym momencie zostajesz oddany do ich dyspozycji. Dobra. Pozwólcie się. Nazywa się pan? Pan. Imię? Jest pan zatrzymany, tak jak pan został. Ma pan jakieś filmy w sobie? Nic.